Polski aktor teatralny i filmowy Zdzisław Tobiasz zmarł 17 października w wieku 96 lat. Zdzisław urodził się 13 maja 1926 roku we wsi Nowe Miedze. W 1949 roku zadebiutował na deskach Warszawskiego Teatru Placówka. W 1951 roku ukończył warszawską PWST. Miał na koncie wiele znaczących ról, jednak największą popularność zdobył dzięki roli majora Wołczyka w kultowym serialu 07 Zgłoś się. Zagrał także w takich filmach jak Agent numer 1, Faraon, Ludzie z pociągu, krótki film o zabijaniu czy Rachunek sumienia. Zdzisław Tobiasz był również nauczycielem kolejnych pokoleń aktorów. Od 1975 do 1995 roku wykładał na łódzkiej filmówce.